Rozmowa dnia. A w studiu? Pani Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzień Witam dobry. Witam pana i dzień dobry państwu. Koszykarka dawniej. Tak. To zakończmy ten wątek sportowy. Tak jest. Pani minister, czy gdybym powiedział, że rodzice nie palą się w tym sezonie po 500+, to bardzo by pani protestowała? To skłamałby pan, bo nie jest to prawda. Na 25 sierpnia było złożonych ponad 1,5 miliona wniosków, ponad 437 drogą online. Rodzice składają wnioski, liczą na 500+. Oczywiście najbardziej chcieliby, żeby nie było przerwy w tych płatnościach, stąd ta duża jednak ilość złożonych wniosków. W tym pierwszym miesiącu, w którym składamy wnioski na nowy okres świadczeniowy. Pani podała to w liczbach bezwzględnych, ale tak procentowo, statystycznie to te dane sprzed 2 dni wskazywały na to, że wniosek złożyła niespełna połowa uprawnionych rodzin. No to niewiele. Czy dziś ta, po tych 2 dniach, na 2 dni przed zakończeniem składania wniosków, tak aby utrzymać ciągłość świadczenia, to należy podkreślić, ta liczba wzrosła? Pamiętajmy jednak o tym, że ta liczba złożonych wniosków to jest większa ilość wypłaconych świadczeń, bo jeden wniosek czasami dotyczy trójki dzieci, czwórki dzieci, czasami dwójki, a więc to troszeczkę będzie większa ilość wypłaconych tych świadczeń. Ja mówiłam o danych z 25 sierpnia, a wiemy, że też lawinowo wzrasta ilość wniosków składanych w tych ostatnich dniach sierpnia, a pamiętajmy też o tym, że spokojnie jeszcze możemy składać te wnioski oczywiście we wrześniu i w październiku i świadczenie nam nie przepadnie, dostaniemy to świadczenie z wyrównaniem. Ale też warto pamiętać, że jeżeli gmina wyda decyzję, mimo że wniosek był złożony we wrześniu, może być dokonana płatność w październiku, więc tu nie ma takich ograniczeń. I myślę, że już niewiele jest osób, które nie wie o tym, że no jest ten nowy okres zasiłkowy od 1 października i należało ponowić wniosek albo jeszcze to zrobić. Spodziewa się pani oblężenia okienek, bo to jest chyba najczęstszy sposób składania wniosków w okienkach osobiście. Znacząco poprawia się jednak ta droga składania wniosków przez internet. To znacznie większy udział niż był wtedy 1 kwietnia, kiedy startowaliśmy w 2016 roku. Widzimy po tej ilości składanych wniosków. Oczywiście ta droga papierowa jest dominująca. Jest zwiększone zainteresowanie w tych ostatnich dniach. W niektórych urzędach czy ośrodkach są kolejki dłuższe. Ja wtedy też przypominam, że jest droga online, ale jest ta droga też tradycyjna, pocztowa, więc jeżeli dobrze wypełnimy ten wniosek, a on jest zbyt skomplikowany, to możemy też go włożyć w kopertę, nakleić znaczek, wysłać najlepiej przesyłką poleconą. Albo spokojnie, już nie stojąc długo, złożyć ten wniosek na początku września czy w połowie września i będziemy mieli wtedy tą skumulowaną wypłatę z 2 miesięcy, jeżeli nam taka sytuacja też odpowiada. To, co mnie trochę uspokaja, to to, że ta ilość złożonych wniosków odpowiada tej ilości, które otrzymują dzieci, tak zwane pierwsze dzieci. Czyli świadczenie jest wtedy wypłacane w oparciu o kryterium dochodowe. A jeżeli to świadczenie w taki sposób wypłacamy, to znaczy, że sytuacja materialna tych rodzin nie jest najlepsza, bo to kryterium wynosi 800 zł i te rodziny potrzebują środki ze świadczenia wychowawczego na bieżące potrzeby, a jesteśmy w miesiącu październiku, bo o tym okresie mówimy, tuż po rozpoczęciu roku szkolnego, kiedy ciągle wydatki na dzieci są wydatkami rosnącymi, bo coś tam do szkoły dodatkowo jeszcze nam potrzeba, no i wchodzimy w ten okres jesienny jeszcze. Pani minister, a może w przyszłości warto rozważyć przesunięcie tego terminu z wakacji na przykład końcówkę września albo do 30 września, albo do 31 października, tak aby ten okres wakacji no, nie zaburzał rytmu składanych wniosków. Czy ale my bardzo uważnie analizowaliśmy, który okres jest najlepszym okresem na przyznanie świadczenia. To było w porozumieniu z praktykami, z tymi, którzy dokonują wypłat, a więc ten miesiąc takiego prawdziwego urlopu to był lipiec. Proponujemy inną zmianę w kolejnym roku,
Otóż, żeby wnioski drogą online można było składać wcześniej niż w sierpniu, a więc w 2018 roku od 1 lipca będzie można już wysyłać wnioski drogą online, a pozostałe od 1 sierpnia. I tu chcę zwrócić uwagę, że usprawniliśmy pewne funkcjonowanie, ponieważ na inne świadczenia były inne terminy, a więc wrześniowe, jedne były sierpniowe. To zrobiliśmy tak, że od 1 sierpnia składamy wnioski zarówno o świadczenia rodzinne, jak z funduszu alimentacyjnego, tak żeby rodzina za jedną wizytą mogła złożyć wszystkie wnioski. Myślę, że to jest udogodnienie, ale jeżeli będziemy mieli inne doświadczenia i inne uwagi, to no niczego też nie wykluczamy. Chcemy ułatwić rodzinom i sobie i służbom społecznym sprawną obsługę tego zadania. Pani minister, to ile będzie potrzeba pieniędzy, aby te wszystkie wnioski nie tylko pozostały na papierze, ale też... Wystarczy w budżecie, wystarczy. Ale oczywiście średniomiesięczna wypłata, taki transfer na obsługę tego zadania to jest już ponad 2 miliardy złotych. Mówię o łącznych wydatkach i dla gmin, i pieczy zastępczej, i dla rodzin. A więc ta kwota waha się między te 24-25 miliardy złotych. I tu nie ma najmniejszych problemów z zagwarantowaniem płynności wypłacania tych świadczeń. Wojewodowie składają zapotrzebowanie, Ministerstwo Finansów przekazuje i pieniądze są z budżetu wojewody przekazywane do gmin, a samorządy na konta bądź wypłaty do osób, które mają decyzję. Główne zasady programu zostają, ale pojawiło się kilka zmian, które mają uszczelnić system. O co dokładnie chodzi? Rzeczywiście mamy zmiany, które głównie dotyczą nielicznych, ale niepożądanych zmian. Mówimy tu o doprecyzowaniu sposobu ustalania dochodu z działalności gospodarczej, opodatkowanej w formach ryczałtu. Mówimy też o opiece naprzemiennej. Trochę te zasady się zmieniają. Doprecyzowaliśmy przepisy regulujące utratę i uzyskiwanie dochodu, ale ten przepis będzie miał znaczenie w trakcie trwania okresu świadczeniowego. Mówimy tu też o tym, że osoby, które deklarują samotne wychowywanie dziecka, muszą mieć ustalone prawo do alimentów. I tu są przepisy podobne jak przy świadczeniach rodzinnych, ale chcemy też prowadzić weryfikację miejsca zamieszkania, tak żeby osoby, które mieszkają za granicą i tam pracują, i tam przebywają dzieci, nie pobierały tego świadczenia, bo warunkiem pobierania tego świadczenia jest miejsce zamieszkiwania. Trzeba mieszkać w Polsce, żeby otrzymać to świadczenie. Oczywiście inne zasady obowiązują wtedy, gdy jest tak zwana koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Czy przed nowym systemem, czy przed nowym sezonem, pani minister, można pochwalić się dobrymi wynikami demograficznymi? Czy dzieci przybywa, mówiąc krótko? Tak, i to jest najbardziej wyczekiwana przeze mnie informacja, kiedy Główny Urząd Statystyczny poda nam najpierw prognozę o urodzeniach, a potem potwierdza te szacunki. W czerwcu tych dzieci urodziło się więcej, o ponad 2300 nowych obywateli, nowych Polaków. To jest wzrost o 7% rok do roku. Już licząc w pierwsze półrocze tego roku, wiemy, że urodziło się 200 100 dzieci. To jest więcej niż w poprzednim roku. I to ciągle daje szansę, żebyśmy tą magiczną liczbę 400 tysięcy w tym roku pobili. Liczę, że lipiec i sierpień, charakteryzujący się zawsze większą liczbą urodzeń, będzie też takim miesiącem wzrostowym. To już tendencja w mojej ocenie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Minister rodziny Elżbieta Rafalska była gościem Sygnału Dnia. Dziękuję za uwagę i miłego dnia. Za 9 minut, godzina 8. Była to rozmowa dnia.